Dzień dobry, witam wszystkich na oficjalnym losowaniu drugiej rundy PL 3 Cup. Jak wiadomo, w poprzednim tygodniu rozegraliśmy pierwszą rundę tych rozgrywek. W niej wyłonionych zostało 5 zwycięzców, którzy trafili do drugiej rundy. W tej fazie rozgrywek znalazły się już wcześniej Filtry Gdańsk, które otrzymały wolny los. Tym też sposobem mamy w tej fazie rozgrywek 6 zespołów, które znajdują się w tej oto słynnej już kryształowej kuli. My będziemy za chwilę przeprowadzać losowanie par. Wszyscy, jak wiadomo, są w jednym koszyku i będą z tego koszyka rozlosowywani do poszczególnych par. Drużyna, która zostanie pierwsza wyciągnięta z kryształowej kuli, będzie grała z drużyną, która zostanie jako druga wyciągnięta, trzecia z czwartą i piąta z szóstą. Jak wiadomo, myślę, że tutaj to nie będzie zaskoczenie, będzie trzyzespołowy finał, czyli zwycięzcy tych par, które za chwilę zostaną rozlosowane, spotkają się w finale, tam też zagramy systemem każdy z każdym bez rewanży. Zaznaczę, że to nie są kule UEFA, więc kule nie są ani znaczone, ani nie są podgrzewane, więc wszystko powinno przebiegać sprawnie i bez żadnych podejrzeń. Wyciągamy pierwszą kulę. Pierwszą drużyną pierwszej pary są Filtry Gdańsk. Zobaczmy, kto zmierzy się z filtrami. Z tego, co mi przekazywano, nikt nie chciał. Z filtrami zagra Baltic Apartments. To jest pierwsza para. Żeby nie przedłużać, losujemy drugą parę. Pierwszą drużyną drugiej pary jest Jurką Chwaszczyno. Jurką Chwaszczyno pokładał Kesadę, jak wiadomo. Było to uznane za niespodziankę. A z kim teraz zagra Jurką? Jurką zagra z reprezentacją PL3. No myślę, że ciekawy pojedynek się szykuje. No już powinniśmy wszystko wiedzieć, ale dla formalności sprawdźmy. W trzeciej parze Mzos Revimet będzie grał z Adamusem Gdańsk. Oto pary półfinałowe. Życzę wszystkim powodzenia. Druga faza rozgrywek zostanie rozpoczęta na początku czerwca. Także proszę śledzić stronę internetową. Tam też już niedługo ukaże się terminarz. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia na piłkarskich boiskach.